Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Ciąg arytmetyczny AN jest określony wzorem. AN to się równa 2N minus 1. Różnica tego ciągu jest równa. W zasadzie mogę odpowiedzieć od razu, że różnicą tego ciągu jest liczba 2. Skąd to wiem? Zawsze jak mamy mowę o ciągu arytmetycznym, jest jakieś wyrażenie, jest na przykład 2N, 3N, 5N, to różnicą jest zawsze to, co stoi przy N-ie. Inna zabawa, jak się pojawia jakiś n kwadrat, to wtedy już ciąg nie będzie ciągiem arytmetycznym. Czyli zawsze jak widzicie ciąg arytmetyczny, widzicie na przykład jakieś 3n plus 7, to możecie od razu powiedzieć, że różnicą jest 3. W tym wypadku 2n minus 1, różnicą jest 2. Jak to sprawdzić, jakbyśmy o tym nie wiedzieli? No to policzmy sobie, ile wynosi pierwszy wyraz. A1 to jest tak. Za n wstawiamy 1, czyli będzie 2 razy 1, odjąć 1. 2 razy 1 to jest 2 minus 1, to jest 1. Nasze A1 to jest 1. Nasze A2, co to będzie 2? A2. W miejsce n wstawiamy 2, czyli mamy 2 razy 2 odjąć 1, czyli mamy 4 minus 1, czyli 3. Zobaczmy, jaka jest różnica. Żeby z A1 przejść do A2, żeby stąd przejść do tego, to ile ja muszę dodać? No muszę dodać 2 i to jest właśnie moja różnica ciągu, czyli odpowiedź C.